Opowieści są najciekawszą formą przekazywania wiedzy, ponieważ najczęściej stanowią zbiór doświadczeń innych ludzi, które możemy zestawić z własnymi doświadczeniami, przez co lepiej zapamiętamy daną wiedzę, lepiej ją też zrozumiemy i wyciągniemy coś dla siebie. Postanowiłem stworzyć serię, w której będę opowiadał opowieść wedyjską, a w kolejnym odcinku będę poruszał bardziej technikalia związane z daną opowieścią, czyli bardziej dotkniemy samą wiedzę. I dzisiaj zaczniemy od przyjścia na świat Maharishiego Patanjali. Maharishi Patanjali jest tym, który dał nam jogę, ajurwedę oraz gramatykę sanskrycką. Ale zanim zaczniemy, powtórzymy mantrę do Rishi Patanjali'ego. Yogena citasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarottam pravaram muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi. Patanjalim Pranjaliranatosmi. Patanjalim Pranjaliranatosmi. A więc Rishi Patanjali. Patanjali, Rishi Patanjali. Rishi Patanjali przybył do nas na prośbę innych wielkich rishi, a wynikało to ze zmiany epok. Może niektórzy z Was słyszeli o koncepcji jug wiedzy wedyjskiej. Mianowicie na początku była Satya Yuga, gdzie świadomość człowieka była bardzo wysoka, między ludźmi panował pokój, granica między dobrem i złem była bardzo wyraźna, od razu było wiadomo, z czym ma się do czynienia. Następnie była Treta Yuga, potem Dwapara Yuga i dzisiaj jesteśmy w Kali Yudze. I podobnie jak w naturze, kiedy owoc z drzewa jest młody, świeży, dojrzały, jest najpyszniejszy, ma najwięcej w sobie jakości, tak podobnie w wiedzy wedyjskiej mówi się, że świadomość ludzi razem z czasem degraduje. To znaczy, na początku istnienia wszechświata jesteśmy na dużo wyższym poziomie niż obecnie. Tak samo jak w naturze z owocami, drzewami, tak? Wszystko na starość niszczeje, gnije, starzeje się. No i podobnie jest z naszą świadomością. I w momencie, kiedy zaczęła się Kali Yuga, czyli wiek, w którym jesteśmy teraz, ludzie doznawali strasznie dużo cierpienia, chorowały nie tylko ich ciała, ale również ich mowa oraz umysły. I Maharishi pomodlili się do Narayana, czyli do formy Pana Wisznu. I Pan Wisznu miłosiernie wysłuchał swoich wielbicieli. I napisane jest, że tylko spojrzał na swojego sługę Adi Shesha. Adi Shesha jest tym wężem, na którym śpi Pan Wisznu, który ma 1000 głów. I wtedy Adi Shesha już wiedział, co ma zrobić. I przyjął ludzkie ciało właśnie po to, żeby uleczyć nasze umysły, naszą mowę i nasze ciała. I tak jak w mantrze, którą powtarzaliśmy na początku, Yogena citasya, czyli przez jogę wpłynie na nasze umysły. Padina vacham, przez gramatykę na naszą mowę. I sharirasya cha vaidyakena, czyli poprzez medycynę wpłynie na nasze ciała. I Rishi Patanjali, naturalnie, gdy już dorósł, gdy nauczył się od mędrców, gdy zebrał wiedzę, był gotów, by w nowej, lepszej formie przekazać ją uczniom. Ale z racji tego, że jego dzieło było wielkie, to
nie chciał tego, chciał po prostu zabezpieczyć swoją własną pracę i postanowił, że nauczy 1000 uczniów od razu. Że wyselekcjonuje 1000 zdolnych braminów po to, żeby przekazać im swoją wiedzę, czyli tak zwaną Pantadżali Śudra. I w północnych Himalajach, a właściwie w północnych Indiach, w Himalajach, zebrało się 1000 ambitnych, zdolnych braminów, którzy byli gotowi na to, żeby przyjąć wiedzę od Rishi Pantadżalego. Jednak Rishi Pantadżali złożył ofertę, może nie złożył ofertę, jednak wymagał od swoich uczniów, od swoich adeptów tego, by złożyli przysięgę. Mianowicie, że będą uczyć się 7 dni i 7 nocy bez jedzenia, bez picia, bez wychodzenia z sali i również nie zajrzą na kotarę, za którą będzie znajdował się Rishi Pantadżali. Ponieważ Rishi Pantadżali, żeby w cudowny sposób nauczyć wszystkich 1000 uczniów jednocześnie, był za kotarą i za tej kotary w pewien sposób przekazywał swoją wiedzę. No i uczniowie rozsiedli się po sali. Rishi Pantadżali rozpoczął naukę. No i na początku wszyscy byli w euforii, ponieważ rzeczywiście nie wiedzieli, w jaki sposób Rishi Pantadżali to robi, ale skutecznie za kotary przekazywał im wszystkim wiedzę. Wszyscy byli bardzo podekscytowani, wręcz w niebo wzięci jakością wiedzy, jaką dostają od Rishi Pantadżaliego. Ale również napisane jest, że każdy z nich w pewien sposób był jakby uczony indywidualnie. Nie dostawali informacji w ten sam sposób, tylko każdy dostawał ją na swój sposób. I tak trwała ta nauka, aż w końcu jeden z młodszych braminów musiał zderzyć się z bardzo ludzką rzeczą. Mianowicie zechciał mu się do toalety. No i długo walczył ze swoją potrzebą niższego rzędu. No ale rozejrzał się po sali, zobaczył, że wszyscy są pochłonięci nauką. Mistrz jest za kotarą, to go nie zauważy i szybko wyszedł, żeby załatwić swoją sprawę. No i wtedy nastąpiło coś, co w sumie wszystkim ludziom jest dobrze znane, czyli nie subordynacja jednej osoby zadziałała kolektywnie na całą grupę, na wszystkich innych 999 studentów, i nagle wszyscy po prostu się rozproszyli. Zaczęli się rozglądać na jedną i drugą stronę. Zaczęli się zastanawiać, jak mistrz wygląda, jak wygląda Rishi Pantadżali, co on robi właściwie za tą kotarą. No i w pewnym momencie cierpliwość wzięła górę i jeden z nich zajrzał za kotarę. I w momencie, kiedy to uczynił, to po prostu wszyscy spłonęli na popiół, ponieważ złożyli przysięgę, którą złamali. No i Rishi Pantadżali był z tego powodu bardzo załamany i smutny, że cała jego praca poszła na marne. A tu nagle do sali wszedł ten jeden młody bramin, który wyszedł za potrzebą. I Rishi Pantadżali zszokowany zapytał, ale co ty tu robisz, kim jesteś? A młody bramin rzucił mu się do stóp, zaczął go przepraszać, wytłumaczył całą sytuację, opisał co zaszło. No i Rishi Pantadżali właściwie no to był w sumie szczęśliwy, że chociaż jeden ze studentów przetrwał. No i postanowił mu przekazać do końca całą wiedzę. No i tak też uczynił. Jednak, gdy już przekazał młodemu braminowi wiedzę, no to powiedział mu, że niestety jego złamanie przysięgi, opuszczenie sali nie może zostać bez skutku żadnego, ponieważ zostałoby naruszone prawo karmy. I jeżeli teraz Rishi Pantadżali nie wymierzy mu kary, nie rzuci na niego klątwy, jak to mieli Rishi sposobność wiedzy wedyjskiej, no to zrobi to w jakiś sposób życie. A rezultat tego będzie totalnie niekontrolowany i nieoczekiwany. Dlatego klątwy
Brahminów wiedzy wedyjskiej można czasami postrzegać jako błogosławieństwo, bo końcowo wiodą do czegoś dobrego. Przez cierpienie, ale do czegoś dobrego. I tak też Rishi Patanjali powiedział młodemu Brahminowi, że zostanie Brahma Rakshasą. Brahma to jest brama, czyli to słowo symbolizuje kogoś, kto ma wiedzę, kogoś, kto wie, jak wydostać się z nieskończonego koła narodzeń i śmierci, a Rakshasa w Vedach to była społeczność, coś na wzór może nie demonów, ale bardziej takich barbarzyńców, takich nieokrzesanych ludzi, którzy nie żyli godnie z zasadami, którzy jedli mięso, jedli też innych ludzi. I Brahma Rakshasa to postać, która albo istnienie, które ma na sobie taką klątwę, że posiada całą wiedzę, ale nie może znaleźć ucznia, nie może nikomu tego przekazać, nie może znaleźć nikogo godnego, komu tą wiedzę może przekazać. I Rishi Patanjali naturalnie nie zostawił swojego ucznia tak bez nadziei i powiedział, że jest sposób, żeby zdjął tą swoją klątwę, mianowicie dał mu pewną zagadkę gramatyczną, którą miał zadawać ludziom, których spotka, i jeżeli ktoś odpowie na tą zagadkę poprawnie, no to wtedy będzie mógł mu przekazać wiedzę na temat jogi i w ten sposób klątwa zostanie ściągnięta. I wyznaczył mu drzewo niedaleko ashramu, w którym uczyli się wszyscy uczniowie, i powiedział, że jeżeli ktoś nie odpowie poprawnie na to pytanie, no to z racji tego, że jesteś Brahma Rakshasą, to będziesz musiał tego kogoś zjeść, no bo jesteś Rakshasą. No ale jak odpowie poprawnie na twoje gramatyczną sanskrycką zagadkę, no to wtedy przekażesz wiedzę i uwolnisz się spod swojej klątwy. I tak Brahma Rakshasa udał się na drzewo. Z niepowodzeniem spędzał na nim wiele, wiele lat. I Rishi Patanjali, obserwując, że no, nie może znaleźć nikogo godnego, komu może przekazać wiedzę wedyjską, a mianowicie wiedzę na temat jogi, ajurwedy i gramatyki, zlitował się nad swoim uczniem i postanowił jeszcze raz przyjąć ludzkie ciało, żeby po prostu pójść do tego Brahma Rakshasy i samemu odpowiedzieć na zagadkę i zdobyć od niego wiedzę. I tak też uczynił. W nowym już ciele, jako młody adept, spotkał Brahma Rakshasę, odpowiedział poprawnie na pytanie gramatyczne, został zaproszony na drzewo, na którym przez 7 dni i 7 nocy miał uczyć się na temat Patanjali Sutra i miał za zadanie całą wiedzę spisać na suchych liściach tego drzewa, na którym siedzieli. No i napisane jest, że musiał pisać swoją krwią. No i po 7 dniach i 7 nocach udało mu się zebrać całą wiedzę. Razem z Brahma Rakshasą zeszli z drzewa. Klątwa została ściągnięta. Brahma Rakshasa znowu zmienił się w człowieka, przyjął ludzkie ciało i udał się w Himalaje. A młody student zebrał te wszystkie liście i poszedł w swoją stronę. Napisane jest, że po drodze napotkał rzekę, żeby napić się, zregenerować po tych 7 dniach i nocy nauki. No i w momencie, kiedy złapał pierwsze łyki wody, no to usnął. I obudziły go pewne szmery i dostrzegł, że liście, na których spisana była wiedza, je koza. No i szybko przegonił tą kozę i zebrał liście, które zostały w kupę i podążył dalej w Himalaje. Naturalnie ta opowieść ma swoją kontynuację, ponieważ potem tą wiedzę na temat Patanjali Sutry od niego przyjął Adi Shankara, który jest kolejnym wielkim guru z wiedzy wedyjskiej i wielką postacią, ale to już jest temat na inną opowieść. Natomiast wracając do samej historii o Rishi Patanjalim, można zwrócić uwagę tutaj na kilka aspektów, które
moją uwagę bardzo przykuły, jak mianowicie to, że jogę dał nam Rishi Patanjali, który potrzebował aż dwóch wcieleń, żeby skutecznie przekazać ludzkości tą wiedzę. Dlatego dla mnie, co było istotne, to cierpliwość, którą wykazywali się mędrcy. Ponieważ kiedy pomodlili się do Pana Boga o pomoc, to ją dostali, ale nikt nie narzekał, że to trwa zbyt długo. Nawet najbliższy sługa Wisznu, Adi Shesha, potrzebował dwóch wcieleń, by dokończyć zadanie. Kolejnym elementem jest również kotara, za którą siedział Rishi Patanjali. Symbolizuje ona zaufanie do swojego nauczyciela i również ludzką słabość polegającą na tym, że często oceniamy po wyglądzie. Ponieważ przez to, że uczniowie nie widzieli swojego nauczyciela, to mogli w 100% skoncentrować się na przekazywanej wiedzy i nie zniekształcali jej pryzmatem oceny tego, jak mistrz wygląda. No i ciekawym też elementem jest to, że już Rishi Patanjali w drugim wcieleniu musiał spisać wiedzę za pomocą swojej krwi, co oznacza, że aby zdobyć coś wartościowego, musimy też poświęcić samych siebie. Aha, no i historia z tym, jak usnął nad rzeką, też jest dosyć wymowna, ponieważ no, pokazuje ona to, że musimy być trzeźwi i świadomi tego, żeby wiedza z nami pozostała. Ponieważ często kończymy jakieś kursy, studia, robimy notatki, mamy zapisane grube zeszyty i myślimy, że to już na zawsze z nami zostanie. A tak naprawdę zostaje to tylko informacją na kartce, do której jak nie wrócimy regularnie, to totalnie uleci z naszej świadomości i pamięci. I podobnie jest właśnie z wiedzą. Ta historia, więc ten element tej historii pokazuje to, żebyśmy zawsze wracali do tego, co jest wartościowe, a nawet nie wracali, tylko po prostu, żebyśmy zawsze byli tego świadomi, tego, co jest wartościowe, żeby było to z nami cały czas. Tak, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą historię. W następnym odcinku powiemy sobie więcej na temat jogi, na temat asztanga jogi, na temat tego, czym jest właśnie chittasya, czyli umysł. I zagłębimy się bardziej w technikalia. Jeżeli ty, słuchając tej historii, może zauważyłeś poprzez pryzmat swoich doświadczeń jakiś inny ciekawy aspekt, który wyjątkowo zwrócił twoją uwagę, to serdecznie zapraszam do podzielenia się w tym w komentarzach i naturalnie czuj się wolny, jeżeli chciałbyś też, żeby ktoś poznał historię o Rishi Patanjalim, udostępnij ten film. Wyślij znajomym, jeżeli uważasz, że jest wartościowy. No i naturalnie zapraszam do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek, ponieważ teraz filmy będą się pojawiać trochę częściej, bo zmieniłem format na bardziej taki na żywo. No i też mam trochę więcej czasu. Dlatego bardzo Tobie dziękuję za uwagę i wszystkiego dobrego. Namaste.